Siema byki, słuchajcie, jestem w Bydgoszczy, Tomek mnie właśnie przywiózł. Stoimy na Lidlu, czekamy na lawetę i jadę do Hamburga po BMW-kę do salonu, czyli taki odcinek będzie trip z podróży do BMW. Dobry żartowniś właśnie mnie przywiózł, już tu kurwa godzinę kwitna. Także do zobaczyska. Nie, to autobus. Jest już Chris. Krzysztof! Siema! Jesteśmy już niedaleko Szczecina. Krzysztof prowadzi, teraz mała drzemka 10-minutowa, musi trochę odpocząć. No nie nagrywam, bo jest ciemno, słuchajcie, zimno, ciemno. Ale teraz ja sobie też mam taką przerwę, zrobiłem, żeby rozprostować nogi. Czyli gdzieś przed Szczecinem jesteśmy. Dokładnie nie wiem, ale na stacji. Także chyba za dnia zacznę kręcić dalej. Tylko wam pokażę. Lecimy po bestie. I wjechaliśmy na autostradę niemiecką. Lubecka, tak? 221 km jeszcze mamy. No, dzień nastał. Mamy jeszcze 77 km. No jesteśmy trochę zmęczeni, no nie ma co, bo... I ześwirowani, właśnie głupawka nam się włączyła, żeby nie zasnąć. Tak jest, głupawka się nam włączyła. Jak ty mówiłeś, te dziko ptaki, co? Ptakobyki. Ptakobyki. O, w Niemcowni też tak jeżdżą, nie? Jak w Polsce. To nie ma co się dziwić, to nie ma reguły, po prostu. Tak się jeździ, nie? Jest, złapałem słońce, no kurczę, powiem wam, że pięknie. W Lubece coś pokręcimy fajnego. Mamy jeszcze 47 km. I jesteśmy, Lubecka. Jeszcze nie. Ale już prawie. Tu w prawo. Zobacz, masz zioma. O, ziomal. Zbrodnicy. Już jesteśmy. Ja już chyba widzę ją. A? To jest ta na wprost? A masz tu inną? Nie. No masz tak, nie? Mam BM-ka. Tadam. Dada, o, blachy już mam. O ja. To jest to. Tomek, patrz. Widziałeś. Patrz. Z jaką gracją. I kłada można przyczepiać. Zobacz, jaka gracja, co? No. Czad, co? No. Co to robot jest? Czy jak? Dobra, widzieli. Zaraz do domu można jechać. Wracamy do Bydzi. Dobra, czekaj. Czekaj, ją rozmrożę, tak? A ten tył to jest wypas. Ale kurde, tu dużo miejsca, ja pierdziu. Zaufałeś, to ci spełniłem twoje życzenia, chłopoku. To ja ci potem pokażę, jak się siedzi w BMW, dobra? Ich möchte da noch nichts genaueres zu sagen. Nad jest, po niemiecku mi tu gadają. Keine Medium. Option, Moment. Option, Moment. Kingston, jest. Zrób głośniej. Nigdy rady. No to jedziemy. Tylko ja i dwa kółka. Kto to śpiewa? Jak ci się podoba? No mi się podoba, no. Pyta, pyta, pyta. Elonaro. A,
końcu mam sprzęt, jaki bym chciał. I patrzcie, ta pozycja, nie? Tak się jeździ BMW. Czy może być, czy się podoba? No, poproszę. Zapakować? Pierwsza jazda. Jak założymy tablicę, oczywiście. Czekaj, bo ja nie wiem teraz co i jak tutaj. No, co chcesz, włączyć ci bieg? Czekaj, tu z boku, tak, na duś i do siebie pociągnij wajchę. D. No, pali się na zielono? Nie, P masz. P. Na duś, nie. Jarek, z boku ten przycisk trzymaj i pociągnij do siebie wajchę. D. Widzisz? D, no. Okej. Okay. Czyli guzik. A przesuń sobie ten fotel, no przecież siedzisz jak wazon. Gdzie? Elektryka! Proszę pana, pogubił się pan? To... Czekaj, ja już sobie tu poradzę. Na razie nie świruj tak na pawiana. Uważaj, bo ten chce wyjechać. Jedź. Stój. But. Jedziesz. Ale ja mam kamerę. Tu nie świruj, bo tu mogą, wiesz, wyjechać ci ciężarówkami. No to słucham opowiadań, wrażeń z jazdy. Słuchaj, bo ci rzucę tą kamerą, no. Ja się muszę tu trzymać, prawo, nie mam, nie? Pasów. Czekaj. Jeszcze dalej, nie? Czekaj, zwolnij. Tak, nie, no tu chyba. Albo jedno dalej. Jedno dalej. No to objedziemy, nie? Nie, no powiem ci, że no mi pasi, nie? No i wszystko. Ja wiedziałem, co ja robię, panie Jarku. Przecież ta kierownica nawet nie jest zużyta. No przecież ja, wiem, ja co wiedziałem, co ja robię. Zaczniesz mnie słuchać z samochodami na przyszłość? No. Dziękuję. Krzysztof, ja będę cię zawsze słuchał z samochodami. Od dzisiaj. Dobra? A widzisz? Patrz, nie wierzył. Dopiero od dzisiaj. To trzymaj kamerę. No trzymam, ale nie świruj. I co mi się podoba, że on po prostu nie... A Ducati, salon Ducati jest. O! Ale jakie Ducati stały. To wyjedziemy tu, co? No to musi zrobić curyk. Nawrotkę? Poczekaj, bo tu nie ma, nie wolno ci skręcać. Możesz, skręcaj. Tu. I to jest tu. Nie, tu, jedno dalej. Dobra. No to tu, jedź, czy dalej? Jedź, dobra, sobie zrobimy jeszcze jedną rundkę, żebyś sobie zobaczył. Powiem ci, że według mnie, no to nawet jak na tego diesla 2.0, to i tak on się dobrze zbiera, wiesz, bardzo dobrze no się zbiera. A co ja mówiłem, panie? On płynie po prostu. No, to jest dostojna limuzyna, mimo że to jest kombi, masz pakowny, duży samochód rodzinny. To, co chciałeś, i na wakacje, i składem, i na podróże, na wszystko, tak? Tak. Do pracy? No. Przede wszystkim? Czasami dasz nam się przejechać. Dobrze. W niedzielę. Może być. Po kościele. Dawaj w lewo. W lewo. Bo pojedziemy. No chciałeś Ducati zobaczyć. Chciałem, no. A otwarty salon mają już? Nie widziałem jeszcze, no kurde, ty. Jak ty tak latasz, to myślisz, że ja widzę, nie? I ale pierwsza, która ale będzie po Niemcowni pierwszy raz w życiu jadę tam. No widzisz? Tu, w tą, teraz? No czekaj, nie, to jest do firmy. Nie, nie, jedź dalej. Do marcepana. Do marcepana, jak chcesz marcepana, to... Nie. Tu ten pasibrzuch pracuje, bo on przechodził tu. A, ten od pączków. Nie wiem, od tego Grosse Bauch. O, tu, ja. I no langsam. Nie świruj pawiana, bo tu, bo to jest ta przemysłówka, więc mogą, wiesz... Do końca. Ale ładnie ci powiem, ten kokpit z tyłu wygląda, ten przód. Te zegary są nieelektroniczne, tak? Czy elektroniczne? Nie, normalne. Stałe. Tak. Masz tradycji, kawał dobrej tradycji. Co ci więcej potrzeba? I tu można do tego salonu w lewo? Poczekaj, nie wiem, czy w lewo, czy w prawo, czy za szybko żeśmy skręcili. Nie, jeszcze no nie widzę. Tu w lewo sobie moment. Nie, tu nie byliśmy, Jarek, poczekaj. Tu jest ten salon. Byliśmy przed chwilą.
To jest to? Nie, to jest strażackich tych pierdoł. To w prawo? Nie wiem, poczekaj, wysuń trochę. Stój, bo crafter. Jedź w prawo. W prawo? Tak, jedź w prawo, poproszę w prawo, jedź. Przepuść go. Stop, czerwony jest. No. Bo pan... Ale czerwony się... Pan Niemiec przeszedł, jest dobrze. Ale czerwony jest. Rozumiem, że podoba się panu udany zakup. Tak. Wiesz, że w to jest wliczony obiad, nie? No. Ty, a ty pasem dla busów, nie? Dobra, i teraz ci powiem tak. Dobra, jedź. Opel? Jedź pierwszą, jaka będzie w prawo. Tu była w prawo. No dobra, o, langsam. Tu teraz masz w prawo. To? Tak, wjedź w to. Tu. A blinker to... Pani ci by w dupę wjechała? Bez blinkera to tak nie robi. Robiłem. Zawróć i musimy curyk zrobić. Chciałem bieg zmienić. Aha. Chcę pobiegać. To nie Mondeo, kurde. Ale całkiem jak na wieśniaka z Polski jeździsz. Na pierwszy raz. BM-ką. Też tak myślę. Po Niemcowni. Jak to miasto się nazywa? Lubeka. Lubek. No i pamiętaj, tych dwóch na hulajnogach zawsze musisz przepuścić. Jak będą chodnikiem czy coś, oni mają pierwszeństwo, nie? No dobra, dzida. Dzida. Uważaj, bo następny, kurwa, pączkownik idzie. Ja pierdolę, same pączkowniki. Oni się roznażałem przez pączkowanie. Tu no gdzieś ten salon. Nie, jedź powoli. Jeszcze, bo ty musisz jechać dalej, żeś przepierdzielił dwie ulice. O, tu, czerwony, tam. Jeszcze w lewo. A, tu, dobra, widzę. No, ja to wierzę. Salon Ducati. Tutaj będzie pewnie ten V4. Tutaj kaski Nolana widzę. U nas Shoei króluje, a tu Nolan, ale ładne. Ładna bryła. Piękna. I tu Adventure'y. Piękne. Jedziemy dalej Bejcem. Tak, ja tu byłem. Dobra, cofnij i jedziemy curyk się pakować. Chyba, że już się najeździłeś i zostaje ta tu w Polsce. Która? W tym, w Lubece. Nie zabieramy jej. Czy chcesz ją? Na pewno chcesz ją? No. Chcę, no po to przyjechaliśmy, nie? Ja nie wiem, może chciałeś sobie przyjechać pojeździć. Nie. Po Lubece? No po Lubece za 20 000 euro. Przejeździłeś, to starszy ci. Filmik nakręcony, nie? Można jechać do domu, nie? Dawaj tylko tu w prawo. W prawo jedno? W prawo, jedź w prawo, ale nie świruj powoli, bo chcę zobaczyć, bo autohaus znalazłem. Spoko, dostosuję sobie brykę pod siebie. Powiem wam, że pakujemy, ładujemy, lecimy do Polski. Polecam Krzysztofa, będę go już teraz słuchał, jeżeli chodzi o samochody. Muszę nawrócić i pakujemy na lawetę. Słuchajcie, za chwilę pójdziemy jeszcze na plac, pokażemy wam inne samochody, które są na sprzedaż.
Chciałem wam powiedzieć, że Lotto to, nie? Jeździ, jest dobrze. Jestem bardzo zadowolony, powiem wam, że wszystko, co myślałem o tym samochodzie, to jest w rzeczywistości. Opony nawet tutaj mięsa mają tyle jak nówki. Środek nie jest zużyty wcale. W ogóle powiem wam, że autko naprawdę super przypasowało mi. No i teraz co? No będzie kolejna szmata numer 4. Tylko że w dieslu. Jedziemy, spadamy na hałas. Pierwszy raz do Niemiec pojechałem i już furę przywiozłem. To jest dopiero wyczyn, nie? To chyba tak od rana raczej bym powiedział. 4:30 już była głupawka. Tu ją znajdziemy. Co tu dają? Dobra, słuchajcie, dosyć zakupów już na dzisiaj. Kończymy, wychodzimy z Netto. Ale my tu wrócimy. W jeszcze większym składzie.